Proszę Państwa, to mamy jakby pierwszą sesję za nami, taką ekspercką. Teraz będziemy się troszeczkę bardziej skupiali na nas samych, na tym, kim my jesteśmy i kim możemy być, i szczególnie we współdziałaniu. Pan profesor Ziemkowski w ostatniej chwili w swojej wypowiedzi powiedział, że marzy mu się taka sytuacja, że będzie mógł za pośrednictwem internetu gdzieś kliknąć i mieć dostęp do informacji o zasobach archiwalnych archiwów społecznych. To muszę Państwu powiedzieć, że są to, znaczy panie profesorze, zaczynamy niemal od kongresu działanie na rzecz tego, bo czymże innym było dzisiejsza prezentacja otwartego systemu archiwizacyjnego, tej tak zwanej OSY, którą żeśmy pokazywali. To jest nasza odpowiedź, to jest nasza próba stworzenia takich narzędzi dla archiwów społecznych, które umożliwią im profesjonalną archiwizację, opis tych swoich zbiorów, po to, żeby informacja z tych baz mogła być eksportowana, udostępniana. Marzy nam się, że za pośrednictwem portalu archiwa.org, które jak już tutaj po raz kolejny rekomenduję jako taki nasz taki branżowy portal, będziemy mogli właśnie udostępniać taką informację właśnie o zasobach w poszczególnych archiwach. Teraz w bazie archiwów społecznych udostępniamy informacje o samych archiwach, a następnym krokiem jest udostępnianie informacji o ich zasobach. Także dzieło już rozpoczęliśmy, jest to kwestia tylko czasu i nie ukrywam, panie dyrektorze, pieniędzy, żebyśmy to mogli dosyć szybko wszyscy razem zrobić. A że musimy to robić razem, to jest oczywiste. W związku z tym nie od rzeczy akurat jest, że w tej chwili podejmujemy następny bardzo ważny temat, mianowicie tego, co nazywa się sieciowaniem naszego działania. Dlatego, że możemy to wszystko zrobić, o czym mówiliśmy, jeżeli będziemy współdziałali. Jeżeli nie będziemy działali jak pojedyncze tutaj jednostki, tylko rzeczywiście jakby taka synergia pozwoli nam taką masę osiągnąć krytyczną, którą przezwyciężymy wszystkie trudności i pójdziemy dalej. Zapraszam tutaj na scenę Annę Maciąg z ośrodka Karta, która przedstawi Państwu jakby efekty w pewnym sensie naszych działań na rzecz takiej integracji środowiska, czy też stworzenia właśnie tego, co nazywamy pewną siecią archiwów społecznych. Bardzo proszę, Aniu. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Ja opowiem kilka słów, powiem o tym procesie sieciowania i o tym, co właściwie tą sieć tworzy, bo my trochę stajemy przed takim pytaniem, jakby jak tworzymy sieć, ale to, o czym chcielibyśmy powiedzieć, to o takich elementach, które właściwie tą sieć już tworzą. My podczas tych konsultacji społecznych, które odbyły się w maju z grupą 15 archiwów społecznych, które dołączyły do nas, dyskutowaliśmy oprócz tego tej problematyki prawnej i karty zasad, także to, czym jest ta sieć i jak chcielibyśmy, żeby ona wyglądała, jak miałaby wyglądać w przyszłości i w oparciu o jakie zasady będziemy działać. I po tych konsultacjach został wspólnie stworzony regulamin sieci i deklaracja dla organizacji, które będą chciały przystąpić do tej sieci. Ten regulamin znajduje się także w tym folderze informacyjnym, który Państwo dostali, dlatego ja jakby powiem takie główne założenia tego regulaminu, ale nie będę go bliżej omawiać. Ten regulamin rzeczywiście on powstał w toku tych konsultacji, zresztą twórcą był pan Tomasz Dudziak, przedstawiciel jeden z 15 konsultantów. Później oczywiście uległ on różnym przekształceniom i jest wynikiem pracy i nas w ośrodku Karta i konsultacji, które trwały na forum archiwistyki społecznej, więc rzeczywiście mam poczucie, że to jest tak wspólnie wypracowany dokument, w którym rzeczywiście Państwo wzięli udział i mają swój wkład. I powiedziałabym teraz trochę o tych elementach, które już istnieją, które już są i w jaki sposób możemy z nich skorzystać i o tym, jakie są zadania na przyszłość i co chcielibyśmy, aby zostało pogłębione.
Tak, początek, kilka słów o samym procesie powstawania tej sieci. I tutaj należy się cofnąć już do 2010 roku, kiedy projekt satelowy, tak zwany Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej, rozpoczął w ogóle ten proces wynajdowania archiwów, osób, które działają, zajmują się archiwizacją. To na początku były biblioteki, ale generalnie właściwie jest to ta sama działalność, którą uprawiają państwo, czyli my i szkoliliśmy, i rejestrowaliśmy te organizacje, tworzyliśmy ich bazę. Zresztą efektem tego jest ta publikacja, którą mam nadzieję, że większość z państwa pobrała dzisiaj. Tych organizacji wtedy udało się zebrać 120 i jakby to był taki zalążek tych działań. Następnym takim krokiem w 2012 roku było otworzenie dostępu właśnie do tego portalu archiwa.org, o którym dzisiaj już wielokrotnie wspominaliśmy, który jest takim zapleczem. My chcielibyśmy, żeby on był nie tylko takim narzędziem informacyjnym dla państwa, ale żeby państwo go tworzyli. I jakby takim pierwszym działaniem, które zostało wtedy zapoczątkowane, było tworzenie bazy archiwów społecznych. Ja za chwilę powiem kilka słów więcej o tej bazie. No i oczywiście 2014 rok, kiedy po raz pierwszy z 12 archiwami społecznymi opracowaliśmy ogromną ilość zbiorów w takim wspólnym projekcie, czyli to był już taki zalążek takiej bliższej współpracy. No i marzec 2014 roku, czyli ostatni rok, czyli właśnie moment rozpoczęcia tego projektu stabilizacji archiwistyki społecznej w Polsce, czyli te działania, które właściwie doprowadziły nas do dnia dzisiejszego. I jeśli chodzi o takie, o to, od czego zaczynaliśmy, to tu w paru słowach, może nie będę wymieniać tych liczb, ale my, kiedy zaczynaliśmy te działania w marcu, przeprowadziliśmy badania ankietowe pośród archiwów społecznych dostępnych w bazie. W tamtym momencie było ich około 400, teraz jest, czy około 350, teraz ich jest 453. Dostaliśmy odpowiedzi od około 200 archiwów. I badaliśmy potrzeby archiwów społecznych i jakby te pytania, które zostały tam zadane, one miały być dla nas taką wskazówką, w którym kierunku działać. To był początek tego projektu, początek naszych działań, które teraz dobiegają ku końcowi, czy w marcu przyszłego roku. I od tego zależało, w jakim kierunku te działania pójdą. No i rzeczywiście tu okazało się, że największe zapotrzebowanie jest na finansowanie, na profesjonalną wiedzę i wyposażenie. I tak teraz widzimy, że jakby to, o co zapytaliśmy, to w dużej mierze się udało zrealizować, bo i te zmiany prawne, tak i edukacja, szkolenia, które prowadziliśmy w tym roku, że jakoś byliśmy w stanie państwa w tym wspomóc. I to, co ważne jest, to zadaliśmy pytanie o państwa chęć współpracy zarówno z innymi archiwami społecznymi, jak z państwem. No i zdecydowana większość, tak prawie 90% czy 80 kilka się opowiedziało za chęcią współpracy. I jakby świadomość tego, że tak ogromna ilość chciałaby współpracować, a także jakby tam było otwarte doświadczenie współpracy do tej pory i te doświadczenia współpracy się pojawiły. Byli tacy, którzy prowadzili wspólne projekty, a my jakby z perspektywy widzimy, że jest mnóstwo organizacji, których tematyka badań się zazębia, których może się zazębiać doświadczenie albo mogą zawrzeć jakiś związek na zasadzie wymiany. Dlatego informacja wymieniana między sobą, informacja o tym, czym my jesteśmy, czym się zajmujemy, jest jakby takim kluczowym elementem do tego, żeby tą współpracę rozpocząć. I te elementy, które do tej pory udało się stworzyć, to wspomniałam o portalu i jeżeli chodzi o narzędzia, jeśli chodzi o działania, no to właśnie szkolenia stacjonarne, te konsultacje, które odbyły się w tym roku po raz pierwszy, zorganizowanie kongresu, tak, czyli miejmy nadzieję to, co będzie kontynuowane, no i wdrażanie jednolitych standardów działania. I jeśli chodzi o tą stronę archiwa.org, to o czym wspomniałam, czyli istnieje baza z dostępem do informacji do tych 453 archiwów społecznych, które istnieją w Polsce. Tak jak powiedziałam, zbieranie tych danych trwało od 2012 roku i
Jakby ta baza jest takim pierwszym krokiem dla Państwa, żeby się zapoznać z tym, kto znajduje się w tym środowisku. Tam jest możliwość wyszukiwania zarówno przez miejscowość, przez charakter organizacji, bo są też oddzielna baza dla organizacji polonijnych. Więc jakby to jest w poszukiwaniu partnerów, to jest dla Państwa takie pierwsze miejsce, gdzie możemy się zorientować, bo znajduje się informacja o organizacji, o jej zasobie, kontakt do osób prowadzących. Więc to jest jakby taka baza jest bazową informacją dla Państwa do tego, z kim współpracować i w jakim obszarze. Kolejnym elementem tej strony archiwa.org też jest wspominane już dzisiaj tu wielokrotnie forum. I ja bym się w momencie na tym forum zatrzymała z tego powodu, że my mamy taką dużą nadzieję, żeby ono rzeczywiście spełniało taką funkcję, oczywiście takiego miejsca, gdzie może się toczyć swobodna dyskusja i wymiana opinii, i żeby to była taka platforma porozumienia między państwem, bo rzeczywiście tam mnóstwo tematów się pojawiają się pytania. Pojawiają się pytania, jakby my też staramy się, jak możemy pełnić taką rolę czasem ekspercką, odpowiadać na te pytania. Państwo zresztą się doskonale wymieniają między sobą, tym co mają w swoich takich zasobach też, tak powiem, intelektualnych. Ale też to forum, ono uwzględnione zostało w regulaminie, dlatego żeby spełniało taką funkcję na stałe rzeczywiście porozumiewania się między nami jako archiwami społecznymi. Także w momencie, kiedy jest potrzebne podjęcie jakiejś decyzji. Tak? Tak jak teraz te konsultacje i później dlatego że jakby te archiwa społeczne znajdują się w całym kraju, jakby możliwość organizowania jakichś regularnych spotkań jest w dużej mierze ograniczona, dlatego jakby to jest taki dla nas, oczywiście poza drogą mailową, taki sposób, żeby móc postawić problem i wszystkich Państwa zaprosić do dyskusji. I jakby autentycznie to forum jest administrowane, my na nie zaglądamy, odpowiadamy na pytania i też właśnie mamy zamiar w kwestii jakby osób, które do tej sieci zadeklarują się do bycia częścią tej sieci, będzie takim narzędziem podejmowania decyzji. Jeżeli będzie jakiś problem i decyzja do podjęcia, to będzie sygnalizowana na forum. Jeżeli będzie to jakiś szczególnie ważny problem, będziemy się kontaktować drogą mailową i ta decyzja będzie podejmowała na większością głosów. Tak, osób, które się zgłoszą i w imieniu organizacji wypowiedzą swoją opinię czy swoje zdanie. Przy czym jakby brak uczestnictwa w takiej rozmowie czy jakby absencja będzie uważana za milczące przyzwolenie. Tak? I to zostało uzgodnione w tej grupie konsultacyjnej, dlatego zwracam uwagę, że zachęcam serdecznie do rejestrowania się na tym forum i do uczestniczenia w tych dyskusjach, które się tam pojawiają. Następnym elementem tej strony archiwa.org jest możliwość tworzenia stron CAS i CAPR, czyli Cyfrowe Archiwum Społeczne i Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej. To są strony, które udostępniliśmy już właśnie dla tych, w tym pierwszym projekcie dla bibliotek, czyli jakby taka pierwsza możliwość dla Państwa, którzy tych stron nie posiadali, bo w tym badaniu ankietowym okazało się, że wielu z Państwa stron nie posiada, że katalogi są prowadzone w plikach wordowskich czy excelowskich. Te strony, które my udostępniamy Państwu nieodpłatnie, to jakby są strony, że one już zostają w Państwa posiadaniu, czyli nazwa strony, Państwo wybierają nazwę tej strony i tam jest możliwość i zaprezentowania swoich zbiorów i zaprezentowania w formie katalogów, czyli informacji o tym, co posiadamy w pierwszym rzędzie, a w drugim rzędzie po prostu pokazania, podzielenia się tym, jak te zbiory wyglądają, bo tam znajdują się też fragmenty nagrań, znajdują się fotografie, znajdują się dokumenty i jeżeli ktoś z Państwa tu kieruje do tych, którzy jeszcze tej strony nie mają, a chcieliby, to wystarczy się do nas zgłosić i my taką stronę zakładamy. I kolejny element, taki powiedziałabym, wydaje mi się, że jeden z najważniejszych, to o czym tu było wielokrotnie wspominane, że jakby te archiwa społeczne to przede wszystkim ludzie. I my też jakby z tego doświadczenia, które mamy w kontaktach z Państwem, widzimy, że jakby nic nie zastąpi tego kontaktu i poznania się
na takiej osobistej linii. I te kontakty, które my z Państwem nawiązaliśmy i podczas konsultacji, i podczas szkoleń, wydaje się, że nie, jest to niezastąpiony element tego, żeby się naprawdę poznać. Tak, bo nie tylko to, czym się zajmuje organizacja, ale też trochę poznania ludzi, którzy się zajmują tymi archiwami, poznania, czym jest ich pasja, poznania, z kim chcą współpracować i przyglądnięcia się tym zbiorom, które posiadają. Jakby pierwszą drogą do tego po prostu jest człowiek, więc jakby ten element strony, na których zachęcamy archiwistów, żeby się u nas zaprezentowali, jest to, żeby właśnie Państwo bardziej siebie poznali nawzajem. Nie tylko tym, czym zajmuje się organizacja, ale przede wszystkim siebie i byli w stanie, więc tak kolokwialnie, po prostu się dogadać, jeśli chodzi o te projekty. Jeżeli chodzi o działania, no to też wspominałam kilka razy jeszcze, powiem, że przeszkoliliśmy w tym roku 225 organizacji, 225 osób i 150 organizacji. Mamy nadzieję, że te szkolenia będą kontynuowane. To były zarówno szkolenia stacjonarne, jak i szkolenia online. Rzeczywiście, jak wielu z Państwa pamięta, z bardzo takim napiętym programem, gdzie staraliśmy się o wszystkich aspektach archiwistyki społecznej powiedzieć i mamy nadzieję, że były na tyle warsztatowe, że Państwo z nich skorzystali. Zresztą odzew na forum później był bardzo szeroki i my się cieszyliśmy z tym, że rzeczywiście ten kontakt został nawiązany, a też właśnie z takiego punktu widzenia interpersonalnego, że rzeczywiście czuliśmy, że te grupy się zintegrowały, że rozmawiały ze sobą. Była symulacja tworzenia różnych wspólnych projektów, była nauka digitalizowania, więc właściwie jakby naprawdę te 225 osób, które jakiś kontakt ze sobą nawiązały, mamy nadzieję, że będzie to zalążek też porozumienia między Państwem i także dobierania partnerów do tych wspólnych projektów. To, o czym wspomniałam, czyli te konsultacje tych 15 przedstawicieli archiwów społecznych, jakby były to jednodniowe konsultacje, które miały charakter takiej bardzo żywej, całodniowej dyskusji. I ten element, my myślimy, że chcielibyśmy utrzymać. Ten dostęp do tych konsultacji był otwarty, ogłoszony na stronie archiwa.org, więc w zasadzie każdy z Państwa mógł się zgłosić i wziąć udział w tych konsultacjach. I później te dyskusje, które tu się zaczęły, one były kontynuowane na naszym forum. Na naszym forum, także drogą mailową, później prosiliśmy o przyniesienie tego na forum. W każdym razie to środowisko wydaje się, że zadziałało bardzo spójnie i tak bardzo żywiołowo i my mamy nadzieję, że przepraszam, w razie jakiś takich bardziej poważnych decyzji, które będą musiały być podejmowane, będziemy dalej tego typu działalność kontynuować i że ci z Państwa, którzy będą otwarci na tego typu działania, będą chcieli wziąć udział w takich konsultacjach, będą mieli oczy otwarte na to, o czym, co ukazuje się na stronie. No i element oczywiście ostatni, czyli ten kongres. No my mamy nadzieję, że nie bez przyczyny jest to pierwszy kongres. Mamy nadzieję, że odbędzie się drugi kongres. Takim założeniem regulaminu jest, że organizacja, która sprawuje taką funkcję, my to nazwaliśmy biura tej sieci archiwów społecznych, stara się o zdobycie funduszy na organizację takiego kongresu. Więc jakby nie zostało powiedziane, czy one się będą odbywały co rok, czy co dwa lata, czy w jakimkolwiek innym terminie, ale mamy nadzieję, że takie spotkania co jakiś czas będą się odbywały i bieżące sprawy nie tylko takiej wagi zewnętrznej, tak, czyli właśnie konsultacje z Państwem, ale też takich problemów wewnętrznych, które się w działaniu już doświadczenia tych projektów, które Państwo będą realizować, że będą mogły być zaprezentowane. I wśród tych elementów ujednolicenia standardów, tak, to jakby tu należy wspomnieć jeszcze o tym wszystkim, co właśnie znajduje się na stronie archiwa.org, czyli to, że udostępniamy zarówno narzędzia, jak i materiały, czyli to, na czym Państwo mogą pracować i przy pomocy czego mogą pracować. I zarówno strony internetowe, i ta baza OSA, i strony CAT, i CAS, jakby są takim narzędziem, żeby
Państwo między sobą mają łatwiejszy dostęp do wszelkich informacji i także o swoich zasobach. No i ten regulamin, który powstał, wspomniałam, że on jest tam w tej książeczce, którą Państwo dostali. I jeśli chodzi o takie główne założenia tego regulaminu, to my ustaliliśmy podczas tych konsultacji, że ta sieć, która powstanie, nie będzie siecią formalną. Czyli ona nie będzie nigdzie zarejestrowana, czyli nie powstanie żadna dodatkowa organizacja, stowarzyszenie, którą nazwiemy sieć archiwów społecznych, ze względu na to, że jakby Państwo sami prowadzą już te organizacje, a na to konieczne są dodatkowe fundusze i przy takich potrzebach, jak Państwo mają, jakby to byłby dodatkowy kłopot. A prawda jest taka, że my w ogromnej mierze działamy społecznie, Państwo działają społecznie i mamy nadzieję, że ten element sieciowania, czyli porozumienia, on jakby jest takim bardzo naturalnym procesem potrzebnym do tego, żeby współdziałać. Więc mamy nadzieję, że to się po prostu będzie działo za pomocą tych narzędzi, które istnieją. I jeśli chodzi o takie najważniejsze elementy tego regulaminu, to ci z Państwa, którzy będą chcieli przystąpić do tej sieci, będą wypełniać deklarację, w której zobowiązują się wypełniać kartę zasad i przestrzegać regulaminu. I właściwie podpisanie takiej deklaracji i przesłanie jej do nas, to wszystko będzie oczywiście na stronie, będzie równoznacznym z przystąpieniem do sieci, czyli będą Państwo informowani o wszelkiej działalności tego, co wokół archiwistyki społecznej, tego, co my robimy, co robią inne archiwa, o wszelkich podejmowanych decyzjach. I powstanie Biuro Sieci Archiwów Społecznych. My jakby celowo nazwaliśmy to miejsce biurem, bo jakby nie jest jego zadaniem spełnianie jakiejś takiej funkcji bycia przewodniczącym. Bardziej jest to funkcja reprezentowania na zewnątrz tej sieci, bo my rzeczywiście chcielibyśmy, żeby to nadal był ruch oddolny i żeby inicjatywy wychodziły od wszystkich państwa. Dlatego też to forum jest taką otwartą przestrzenią na wypowiedzi państwa, nie na państwa pomysły. Biuro jest bardziej takim centrum troszeczkę zarządzającym i takimi elementami formalnymi, tak, bo jednak któraś z organizacji musi się zobowiązać do tego, żeby zdobyć fundusze, na przykład na organizację konsultacji, na opłacenie działań związanych ze spotkaniami, z prowadzeniem strony internetowej. Jakby podczas tych konsultacji my ustaliliśmy, że do marca przyszłego roku tą funkcję spełnia ośrodek Karta. Kolejna, nazwijmy to może nie kadencja, to za duże słowo, ale jakby mam nadzieję, że później tą funkcję, nie wiemy czy my będziemy kontynuować, czy przejmie ktoś z Państwa, bo to się łączy z funduszami, więc przejmuje organizacja, która uzyska na to fundusze na określony czas i w tym czasie jakby jest osobą zarządzającą tym biurem. I jakby taka funkcja tego biura to też przede wszystkim reprezentowanie na zewnątrz, bo do tej pory archiwa społeczne nie miały reprezentacji na zewnątrz. Jakby nie było jednego głosu, który by przemawiał w ich imieniu, także w jakiś sposób były pomijane, więc jeżeli mowa o archiwach społecznych, to będzie można się zwrócić, tak, czy to o poradę ekspercką, czy o opinię i to biuro będzie występować także przed organami państwowymi, jeśli chodzi o naszą działalność taką wspólną, tak. No i ten tryb podejmowania decyzji, o którym wspomniałam, tą większością głosów i na forum, i drogą mailową, i oczywiście te wszystkie drogi poza internetowe, czyli możliwości spotkań, konsultacji, miejmy nadzieję, że szkoleń w przyszłości. No, mamy nadzieję, że to będzie coś, co sprawi, że jakby ta sieć będzie nie tylko taką siecią integrującą organizację, ale taką siecią integrującą nas i że jakby zawiązane takie znajomości, przyjaźnie między osobami, które pasjonują się tym, co robią, że to jest chyba taki najbardziej bezcenny element w tym. No i tyle, dziękuję.